Sebastian Lepniowski, trener gości po meczu Wigry Suwałki, Radunia Stężyca. Dużo bramek w Suwałkę, trochę szalony mecz, 3-2. Panie trenerze, jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie? Ciężko mi ocenić ten mecz, żeby nie użyć jakichś niecenzuralnych słów, bo myślę, że no takiej przewagi w żadnym meczu nie mieliśmy jak w tym i nie możemy, zdobywając dwie bramki na wyjeździe, tracić trzech w taki sposób, no ale no niestety taka jest piłka i tutaj gdzieś chyba naprawdę musimy się nauczyć tej ligi, bo no nie można tak bramek tracić, tak kuriozalnych, a mając z drugiej strony taką przewagę, strzelamy dwie bramki, no mówię, to też jest mała zaliczka jak na nasz zespół przy takiej przewadze, no ale no cóż, no taka jest piłka i wracamy znów bez punktów z meczu wyjazdowego. Musimy tą pastę gdzieś przełamać, ale widać, że no mamy z tym jakieś ciężary na razie. Panie trenerze, no takie są opinie. Zrobiliście dobre wrażenie w tej drugiej lidze i w Suwałkach mimo wszystko podtrzymaliście dobre wrażenie. No tak, tylko za to dobre wrażenie, nie ma punktów. No, na Garbarni też zagraliśmy dobry mecz. Byliśmy przeważającą stroną i też przegraliśmy, więc za to nas nie rozliczają, więc nie, żadne to dla nas pocieszenie, że ja mówię, wolałem na Chojniczance być słabszym zespołem, przegrać, ale wiedzieć dlaczego, tutaj nie mogę tego zrozumieć naprawdę. No, juniorskie błędy znowu indywidualne niestety powodują to, że znowu 3 punkty zostają u gospodarza. To zapytam tak, a Wigry pana czymś zaskoczyły? Nie, właściwie z analizy, którą przeprowadziliśmy, nie zaskoczyły niczym wielkim. Myślę, że ten mecz naprawdę mieliśmy pod kontrolą. No ale mówię, no, błędy, które popełniamy, to no, musimy wreszcie wyeliminować, bo jeżeli nie, to w tej lidze, mówię, jak będziemy dwie bramki na wyjeździe zdobywać i 3 tracić, to tak się nie da grać. Nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, ale te punkty prawdopodobnie będziecie mieli w najbliższej kolejce. Przyjeżdżam najniżej notowany zespół. No ale to z tymi najniżej notowanymi to często się gorzej gra niż z tą czołówką ligi, bo to są zespoły, które się nisko bronią i jest dosyć, jeżeli mówię, przy małej skuteczności, a na razie taką mamy, bo tych akcji mamy dużo, a małą skuteczność, to mogą być problemy. Poza tym ta Ostróda też, co by nie mówić, z meczu na mecz to coraz lepiej wygląda. I jest już z nami trener charakterny Wigiel, Dawid Szulczyk. Panie trenerze, gratulacje. Dużo bramek jest wygrana, jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie? No, na pewno dziękuję za te gratulacje. Mocno pracowaliśmy na to, żeby dzisiaj zdobyć 3 punkty. Myślę, że też tak wszyscy nabieramy pokory do tej ligi, bo Bieniaminkowie są bardzo mocni. Radunia w przedmeczowych gdzieś tam notowaniach była wskazywana jako faworyt, zarówno gdzieś tam wśród obserwatorów drugiej ligi, jak i bookmacherów. I mnie to nie dziwi, bo wiemy, że my jesteśmy na takim bardziej etapie budowy i dopiero gdzieś tam kolejni gracze dochodzą. Mariusz Rzybicki był z nami dopiero tak naprawdę 3 treningi. Tak samo Łabojko jest z nami od niedawna i tak ten skład jest zupełnie inny niż ten w poprzednim sezonie. Natomiast gdybym wiedział, że będziemy mieli na koniec sierpnia 9 punktów, to na pewno wziąłbym ten wynik w ciemną, biorąc pod uwagę, jak mocny jest terminarz. Myślę, że Radunia do samego końca będzie się biła o pierwszą szóstkę, bo widać było taką kulturę gry, zgranie i też indywidualne umiejętności tych zawodników z przodu. Dlaczego wygraliśmy? No myślę, że przede wszystkim dlatego, że u nas jest taka duża determinacja i też gra w obronie. Mimo tej straty tych 2 bramek się poprawiła, jeśli chodzi o kolektyw. Widać to już było w meczu ze Stalą Rzeszów. Graliśmy z drużynami, które mają naprawdę dużo jakości. Wszystkie te drużyny pewnie będą w czubie tabeli. I Stal Rzeszów, i Chojniczanka, i Radunia. Trener Raduni powiedział tutaj przed chwilą, że jego drużyna zagrała najlepszy mecz w tym sezonie. Pana zespół też zagrał najlepszy mecz w tym sezonie? Myślę, że najlepiej graliśmy przez 70 minut z Chojniczanką, natomiast wynik końcowy sprawił, że musieliśmy trochę zmienić podejście do tych spotkań i gramy trochę brzydziej, więcej bez piłki, no ale jest to skuteczniejsze i przyjdzie taki moment, że zaczniemy grać więcej w piłkę. Myślę, że już takie momenty mamy, natomiast gdzieś ta nasza natura każe nam po strzelonej bramce się trochę bardziej wycofać, a nie do końca jest taki nasz plan. Gdzieś to wychodzi trochę samo z boiska i z takiego instynktu. Natomiast co do Raduni, no też jak analizowaliśmy mecze Raduni, to widzieliśmy, że oni się dopiero rozkręcają. Też na początku gdzieś tam problemy fizyczne. Myślę, że ten mecz z Chojnicami był takim meczem przełomowym, bo z Kaliszem grali już dobrze. Myślę, że z nami zgodziłbym się z trenerem, że to był jeden z lepszych meczy. A co do nas, no my na pewno najlepsze mecze mamy przed sobą.
Panie trenerze, źle weszliście. Straciliście zresztą ładną bramkę już w 6 minucie. No, tym bardziej szacunek dla naszej szatni, że potrafiliśmy się z tego podnieść. Tym bardziej, że no, to była taka bramka trochę w prezencie. Prezent też dostaliśmy od gości, którzy przy rzucie karnym zrobili błąd, też w podobny sposób jak my. Natomiast no, to są ważne momenty. Przegrywamy 1-0, wiemy, że tych punktów jest trochę mało, jak na początek sezonu po tych 5 meczach. Potrafimy się z tego podnieść. Zareagowaliśmy zdecydowanie lepiej niż w Katowicach, kiedy straciliśmy bramkę na 2-1 i nie daliśmy się zepchnąć do obrony. Nie pamiętam, chyba tylko jedno dośrodkowanie jeszcze było po bramce na 3-2. Potrafiliśmy pokazać, że jesteśmy drużyną dojrzałą. No i myślę, że ten sierpień tak może nas dobrze napawać optymizmem na to, co przed nami. No to zaczynamy wrzesień. 4 września mecz wyjazdowy z Wisłą Puławy. 11 września u siebie ze Zniczem Pruszków. Pan czekał na ten moment, zapowiadał Pan, że będziecie mieli trochę łatwiejszy rywal. I to jest chyba ten moment. No oczywiście trzeba podchodzić z pokorą do każdego rywala, natomiast myślę, że nikt nie obstawia tego, że Wisła Puławy będzie przed Chojniczanką Stalą Rzeszów w tabeli. No i tak dlatego można powiedzieć, że to jest taka kategoria zespołów środka tabeli, tam gdzie my dzisiaj też jesteśmy razem z Puławami. Natomiast wiemy, jak te mecze się kończyły nawet z outsiderami w zeszłym sezonie, więc musimy podejść na 100%. Musimy te nasze transfery, które doszły, też wdrażać odpowiednio do drużyny. Nie ma co ukrywać, że przyszedł Mariusz Rybicki na trening i nagle się okazuje, że jesteśmy o kilka procent lepszą drużyną i myślę, że Mariusz też tą jakość pokazał od razu, od pierwszych minut. W drugiej połowie też nie trenował z zespołem, musieliśmy dokonać zmian. Natomiast no, cieszy to, jak reaguje ławka, jak wchodzi Augusto, który daje nam zwycięstwo z Ostrudą, jak dzisiaj wchodzi Kacper Zaborski, który ostatnio miał trudniejsze wejścia, dzisiaj wszedł i zrobił bardzo dużo dobrego na boisku. Sowiński też, mimo tego, że dobrze grał, dzisiaj zaczął na ławce i wszedł, zdobył bramkę. Myślę, że to są ważne momenty. No to można jeszcze tak krótko zapytać, będą jeszcze nowe twarze? Tak, na pewno. Mamy jeszcze transfer przygotowany jednego zawodnika i myślę, że w przyszłym tygodniu on się okaże. Jest taki trochę niespodzianką, trochę nieoczywisty. Myślę, że zawodnik, który nie jest znany w szerszym gronie, natomiast był na testach, pokazał się z dobrej strony i liczymy na to, że odbuduje się w Suwałkach, bo ma ciekawą przeszłość. Czy Państwo mają pytania? Bo jest okazja. Rozumiem, że nie ma pytań. Gratulujemy Panie trenerze i powodzenia w najbliższym. Dziękuję bardzo, dziękuję również kibicom, bo zagadałem się z sędzią po meczu i nie zdążyłem podziękować.